Kilka zrobię. Kuźwa, to jest maszyna. To jest maszyna. To jest najlepsza maszyna na początek. A dużo pali? 2,5, 2. O Jezu. Pokaż sprzęta. Co ty masz? 125, tak? Tak. A jak masz na imię? Dominik. Dominik. Tak. Ja jestem Jarek. Tutaj jest ta czarno-czerwona. Tam? Tak, tak, tutaj. Jamaszka. Tak, tak. Jaka maszyna cię wozi, Jamaszka cię wozi. Jeździłem taką. Ja się widziałem, oglądałem pana ton. No, no fajna, wiesz, niska. Na początek, kurczę, jest naprawdę fajna maszynka, nie? I tam, nie wiem, chyba VMAX miałem chyba 100... Ja tak, nie patrzyłem konkretnie na VMAX, ale ogólnie jak to tam jeździ, jak to wygląda. No, no fajnie, przyjemny motocykl taki. Do miasta. Jakieś tam podróże też? Na razie jeszcze nie, pierwszy sezon dopiero. Pierwszy sezon. Zaczynasz, czyli świeży zakup. Skończyłem, ale nie zacząłem rok temu. Aha. I który to jest rok? 2016, początek. Jakie pieniądze trzeba zapłacić? No ja dałem 8500. No są w cenie. Sprowadzany był. Ale ty masz nowszą niż tą, którą ja jeździłem. Jest inna lampa, inna owiewka. Ja na jazdach miałem też 2015 i była 2016 i też była inna lampa. No zobacz, ja miałem chyba tą prostą lampę, wiesz? Okrągłą. Nie, no fajna maszynka. Fajna. Na kole próbujesz? Jeszcze nie. Wcześnie. Za wcześnie. Co, i lepiej jest jak człowiek tak, ma motocykl, jest, co? Jest, no. No zupełnie inaczej, nie? Zaczynałem właśnie na kładzie, a potem tata odnaprawił trochę ogarka, ale i tak już nie jeździ już. Aha. Czyli to nie jest twój pierwszy motocykl? Tak. No, typu na mój to jest pierwszy, ale wcześniej już jeździłem coś. Aha. Nie na swoim, ale jeździłem. A kumpli jakiś masz tutaj do jazdy? Na tą chwilę jeszcze motocykli nie mają. Aha. Szuka się. Ale poznasz nowy. Tak, ekipa już się robi. No. A też czasami z wami pojeżdżę beton. Wezmę betę albo skuter. O, tak. Skuterkiem. Nie wiem, ja lubię po mieście sobie pojeździć, ja gdzieś nad jezioro wyjechać. Zawsze jak ze szkoły wracam, to zamiast od razu do domu, to jeszcze na miasto. Ale wiesz co, ale do szkoły fajnie pojechać no tym. No właśnie, już jeździłem, no. No i co, Bayer, nie? Bayer. Do szkoły, kurde. Ja też raz pojechałem, wiesz, do szkoły. I mówię sobie, kurde, już wszyscy weszli, już było po przerwie. A odpalę maszynkę i na kole go tam wyrwę na placu, nie? Jak mi linka pękła, jak się wpieprzyłem w schody, nie? Dyrektor chciał mnie ze szkoły wyrzucić, nie? Bo nikt nie widział, tylko te sprzątaczki, nie? I nauczyciele. Dobra. Także fajnie. Ja ci powiem, że... Wiktor! Tak sobie myślę, że bez motocykla to słabo jest. To życie jest takie szare, nie? Inaczej jest, się chciało. Banan na gębie i ślad, nie? A kłada jakiego miałeś? Chińskiego 110. Dalej jeszcze mam, ale już. Aha. Ostatnie żywota. Aha. No to super, kurde. To ja ci życzę bezpiecznej drogi, bezpiecznej jazdy. Bez szaleństwa. Wiesz, no niby 125, ale wiesz, no i trzeba... Jakaś mała wywrotka i tak już była. A. Już tutaj nawet jest. A co zrobiłeś? Pierwsza jazda i mnie wyprzedzała ciężarówka. No. I się trochę zestresowałem, była wąska droga. Wjechałem na pobocze lekko, a była górka. Tylko podniesienie i lekko się przewróciłem. Aha. Tylko pęknięcie i lekko wyda popresowane. No. To w takich przypadkach to trzeba zwalniać mocno, nie? Żeby... Mówię, pierwsza jazda i pierwszy... Spanikowałem. No. Można usiąść? Nie bardzo. Dobrze. Skalornik na 450 km wystarcza. No to nawet nie pełno. Szok. Kurde, ekonomiczne strasznie.
powiedz, taka średnia prędkość na trasie? No na tą chwilę u mnie to jest 50-60, bo jest blokowana na przepustnicy, bo prawda coś tam muszę i nie chcę, żeby pełne magnetki odkręcą. Rozumiem. Podawaj teraz mnie. Co, polecamy na początek Yamaszkę 125. Jak to jest? YBR 125. I na koło. Jedzie Misiek. Jedziemy na chatę. Piękna bestia. Jedziemy. Marzanna utopiona, czyli co, już teraz prawdziwa wiosna musi przyjść. Każdy jakąś tam wywrotkę zaliczy, tak jak Dominik tu ciężarówki się wystraszył. No życie na ulicy motocyklisty no nie należy do łatwych. Radę na polskich ulicach.
Dominik w rondzie poradzi, bo to rondo to jest takie trochę słabo zrobione. Są takie zamiast pasów, takie odgrodzenia. To sobie poradził, a teraz. I sobie poradził. Maszkę zablokowaną, to raczej to na koło to nie pójdzie. Także Dominas, do następnego razu, nie? Jeszcze pojadę tam z tobą i przy McDonaldzie ja polecę w prawo, nie? To dzięki za pokazanie motocykla. Dzięki za przejażdżkę. No, wiesz co, jak będzie ciepło, to możesz przyjechać na Willy Boysów i tam pojeździmy. To się skontaktuje. No, na kole polatamy.